No cześć, tutaj Starcraft, mamy 11 maja 2015, dzisiaj będą gry z widzami oraz Lada Europejski i prawdopodobnie... One game... Dobra, jeszcze co dzisiaj jest? Lada Europejski, gry z widzami i będę grał z kolegą z drużyny Best of Free w ramach turnieju wewnątrzklanowego o $50. I właśnie kolega do mnie napisał, że już chcę grać, więc ja tutaj z ziomkiem sobie zagram jedną gierkę taką rozgrzewkową. Więc idealnie. Nizerka, dzięki za frajdę, turnieju. Nie ma jak przegrać parę gier. Frajda nie ta. Nizerka, to jest coś okrutne. Siema Lanowiec, witam nowe osoby wszystkie na streamie oczywiście. India, tu mam rękę w gipsie i płaczę, bo grać w Starcrafta nie mogę. O. A Zal to dopiero co rozbiłeś, czy? To wiesz, to jakbyś na przykład już miał tylko, nie wiem, kilka dni, to już nie jest tak źle. I dopiero ci odkipsują. Ale kurczę, aż całą rękę razem z tym, ze wszystkim? No tak palce, to chyba mógłbyś tam coś poruszać, nie? Jaka prywatność, o co chodzi, ziomek? Prywatność najważniejsza? Aha, jeszcze tylko odpalmy to. Brak historii w meczach. A, bo ja nie robię mecz history. To też coś w tym jest. Tylko, ja się tutaj tylko jeszcze wychylam, żeby zobaczyć kącik drugiego monitora. Dobra, lecimy. Good luck, have fun. I po tej gierce właśnie zagram z kolegą z drużyny swój mecz, który muszę zagrać. Coś tam puśćmy. No niestety, cały czas muzyka StarCraftowa. Znaczy niestety, no lubimy ją, prawda? Ale ona cały czas tu jest. Z każdemu mogłaby się przejeść. Aha, ja tutaj miałem w złą stronę obrócony mikrofon trochę, ale już jest wszystko w porządku. Halo, halo? Halo, halo Zbyszku? Halo, halo Tomku? Nie. Jak to było? A, halo, halo Zbyszku? Halo, halo Maćku? Halo, halo Tomku? Witam widzów w kolejnej już odsłonie Legend TOS z Mapakiem. Także nauczymy się jak grać, żeby uniknąć oskarżenia o łapak. Której rzeczy się po prostu nie zapomina. Mistrza legenda Protosusa. Ciekawie jest, czy ktoś na czacie... źle. Nie było Maćka? Halo, halo Zbyszku, halo, halo Maćku, halo, halo Tomku? Chyba był Maciek. Kurczę, będę musiał sobie odświeżyć. Nie powstrzymacie się woli do grania nawet gipsem na łapie. Dokładnie, gips nie powinien nas zatrzymać. Siema Zylco w ogóle, bo się nie przywitałem. Lubimy. Mietku i Franku. Nie, ale nie, to nie jest ze sketchu Anime RW, tylko z odmistrza takiego gracza z StarCrafta 1 polskiego, dobrego bardzo. Mojego idola swego czasu. Gramy na ziomka, który gra potosem, więc się musimy tutaj rozeznać szybko w głównej bazie, ale nie ma go. Dobry wszystkim, witam piękny Roman. Cześć i Gordono, się nie widzieliśmy, nie? No widzieliśmy się. Spotkałem Zylca w turnieju w Warszawie, który komentowałem, no też jednocześnie, no sorry za te wszystkie tam lagi, jakie były, no ale nie mój sprzęt, prawda, nie mój internet, to co mogłem zrobić, no robiłem co mogłem, zmieniałem te ustawienia, bawiłem się, no i na szczęście nie było lagów non-stop, ale jednak się przewijały i to nie było za fajne, ale co zrobisz, no. Organizator wie, że problem jest i przy następnej edycji może to poprawi. Ale wygrał nasz polski zerk, top 1 galaktyki Tefel. Na szczęście nam emeryturę chyba się po tym turnieju nie wybiera. Też był wywiad na Allplayu z Tefelem, więc możecie sobie tam go przeczytać. Ja tylko tam przeleciałem wzrokiem ten wywiad, także też do końca wam nie powiem, co w nim było, co w nim jest.
Ziomek 2 symulatory tutaj wydobywa dwiema probkami, więc pewnie jakiś gateway zaraz doda, no dokładnie. Dokładnie, jak widzicie jestem bardzo namolny, bo tutaj mu przeszkadzałem w zbudowaniu nawet samego gatewaya, stawiając tak swoją probkę. To jest dopiero skill, nie z tej ziemi. Blokujemy mu możliwość robienia budynków. Teraz muszę sprawdzić jedną rzecz, której zawsze zapominam sprawdzić. A, jednak z atakiem powinno się migrować Mothership Core'em, bo jak się klika Hold Position, to on się zatrzymuje tak dość szybko. A myślałem, że może z Holdem się da. Może byłby on lepszy, ale jednak Progamerze to robił z atakiem, wygląda na to. Dobra, no ja poszedłem sobie z Stargate'a, bo tutaj trzeba jednak troszeczkę się rozgrać na kolejny meczek. Nawet nie wiem do końca, jaką rasą gra ten mój kolega, dla którego za chwilę będę grać Best of Free. Ale postaramy się go zmieścić z powierzchni ziemi. O, ziomek zaekspował. No to chyba mamy darmowe zwycięstwo. Bo jak my gramy Feniksa, a on gra Fast Expa, no to naprawdę... no, bardzo ciężko jest przegrać grając Feniksy. Zwłaszcza, że tak już teraz zaczynam go tu bić. On nawet nie zrobił Dark Templarów, no bo tak wcześniej postawił Nexusa, że się w takiej konfiguracji tego nie da. Ale mógłby pójść Blinka, w sumie. Mógłby mieć Blinka. No całkiem ładnie tutaj będzie robić teraz sobie, co tylko może. I to się wbijamy. No dobra, spoko. Teraz musimy przeczekać. O, lekki błąd tutaj mój, bo się mi zakręcił Stalker. No i teraz zapomniałem drugiego, kolejnego Stalkera, muszę się zakolejkować, ale... Wiadomo, rozgrzewamy się. Tylko mu minie foton overcharge, no i oczywiście wjeżdżamy, bo tutaj on nie ma... No, nie może z tym... No GG może w ten sposób. Po prostu GG. Zaraz to zniknie, więc już teraz nawet sobie wjeżdżam. Nawet jakby zrobił Immortala, to się go podnosi. Ta GG. Ziomek podsłuchiwa stream. Ale to tam spoko, możecie to robić. No to i tak nie ma jak go zabronić, nie? No to co ja tam będę pozwalał? Co ja tu będę mówił? Nie wiem jak tutaj działają wyzwania, ale ja mam jedno dla ciebie, Indie. Spróbuj wygrać jakiś game z mono... probów? Co to znaczy monoprobów? Nie wiem co to znaczy. Ale co, że ja tak jak monobattles to polega na tym, że ja mogę wyłącznie probki robić? Nic więcej. Indie Tefel wygrał czy nie Color League? Tak, Tefel wygrał Color League, wygrał monitor. Indie Starcraft nie pił przed streamem. No nie piłem przecież. To jest po prostu cukier. Czekolada. Tak jest, wojny Peniksów były. O, jest też Tohimon, witamy Tohimona. Wewnątrz tutaj Starcrafta siedzi na czacie. Czy kołczuje? Tak, kołczuje. Jak ktoś chce.
Tu, 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 tu. Dobra, teraz zagram z kolegą z drużyny właśnie. Wejdźmy na czat drużyny i gdzie on tutaj jest? Team group chat. Dobra, bo ja nie mam chyba właśnie mojego przeciwnika dodanego. A jakby co, no tutaj spokojnie jeszcze zagram przynajmniej tą jedną grę z widzami, tylko no muszę z tym kolegą właśnie zagrać. Bo mnie tam cisną, żebym zagrał. Jak poszedł in-cap? No, na szczęście w miarę sprawnie. Znaczy w następnej edycji to będzie znacznie sprawniej. Ale wiadomo, no z edycji na edycję to poprawiamy i myślę, że następna to już będzie tak, można śmiało powiedzieć, że będzie taka udana organizacyjnie, tak jak być powinno, bo cały czas z tymi walkowerami nie jest za dobrze, bo czy kilka osób nie przyjdzie i właśnie się robi mały kłopot, ale w następnej to już będzie tak, jak być powinno. Uczymy się, uczymy się. Nie popełniamy tych samych błędów niczym w StarCraftie. Mono battle z widzami? Znaczy też ja się tak trochę boję tego, ten mój komputer, nie? No to nie jest taka rakieta, żeby mono battle czy tam 4x4 jakoś sobie... Znaczy no poradzi sobie, prawda, ale nie tak fajnie, jakbym tego chciał. Dzięki za followy. Ksancex, Ignacy, Konspiracy, Jazwar. Indie, a masz ten mecz TFL-a nagrany, bo muszę to obejrzeć. Na Networks jest temat Color League, coś tam, ale jest w nazwie Color League. I tam post bodajże, no setny któryś, tam Dębski go napisał, także Ctrl F, szukasz sobie Dębskiego, szukasz jego postów i tam jeden z jego postów zawiera wszystkie replaye z Color League, więc możesz sobie je pooglądać. No siema Gracji, witam nowe osoby. No chwileczkę, tutaj jeszcze się muszę z tym kolegą jakoś zgadać. Unique Phaser. Ile ceny coaching jest 50 dych za godzinę obecnie. Halo, halo Cześćku, halo Zbyszku, halo, halo Tomku. Kurczę, to nie będzie takie łatwe do zapamiętania, Marcin. Ale kiedyś pamiętałem. Cześćku. Siema, The Warlordos. No tak, Mono Battles to polega na tym, że są dwie drużyny, na ogół po 4 osoby. I można robić tylko jedną jednostkę. Znaczy poza robotnikami, nie? Czasem jest Mothership Core, więc ogólnie... Znaczy Mothership, więc możesz tylko zrobić jedną jednostkę i trochę średnio. No, kolego. Nie ma tego mojego przeciwnika. Znaczy, no niby jest, ale... Chyba nie tutaj. To nie jest Sexy King, to nie jest Innovation. Kurczę. Jak teraz się z nim skontaktować? Aha, The Flash streamuje 3 raksy. O, jakiś follow, dzięki. Czy jakieś plany odnośnie następnego Indie Cup? No, plan jest taki, żeby był, prawda? Nie wiem, czy na 100% będzie, no ale raczej się spokojnie pojawi. Hi all, I am home. Nie, to nie ten gość. No dobra, to co, no to jednak wylosujemy kolejną osobę, z którą zagram, bo nie ma co tutaj czekać, on się na pewno w końcu pojawi. No to losujemy kolejną osobę. Dobra, także się uzbrojcie tutaj w refleks i zaraz lecimy. Walkover, nie no, nie wezmę walkovera na gościa, który w sumie dzisiaj na mnie trochę czekał.
Czy można grać z Lorarchon na Terrana? No z dwóch baz można, ale to jest takie... No jak gości zagra sporo min, no to już jest niefajnie, prawda? Więc dlaczego ludzie robią Stalker Colossus? No właśnie, żeby mieć odpowiedź dobrą na miny. Głównie, no i też Blinkstalkery ładnie mogą wyciągać jakieś dropy, no i co jest bardzo dobre, właśnie można gonić armię Terrana taką kompozycją. Niektórzy nie wytrzymali napięcia i jeszcze nie napisałem go, tylko napisali sami. Olo, spompka. Nice. Laus jest finalistą znowu w turnieju diamentów. Znaczy, w poprzedniej edycji nie było diamentów. Był w finale amatorów, ale teraz jest w finale diamentów. Taki diament z niego. Wybierzmy może jakąś mapę. Chwila. Dobra, mapa. Wani, o, Wani zagramy, Wani. Laos cheater. Po wczorajszej klęsce w Indica podinstalowałem StarCrafta. No ej! To turniej jest taki głównie, żeby zachęcić, żeby miło spędzić czas przede wszystkim, a nie żeby odinstalowywać StarCrafta. Panie Kokowal, co to ma być? Laos pompka, dobra. Co mam robić, jak teraz mam masę wikingów? Aha, i ty grasz Colossus Stalker? No, po prostu przechodzisz bardziej w zeloty. Znaczy, no na pewno właśnie stormy rzucasz na te wikingi i musisz tak się bić, żeby stalkerami pozabijać szybko wikingi i używając do tego również stormów. No a Colossusami też... przede wszystkim nie idziesz jakoś tak jakby frontalnie, no po prostu tak musisz to rozegrać, żeby najlepiej wikingi za dużo ostrzałów kolosy nie oddały. Na pewno nie darmowe strzały. No to już dochodzi właśnie to mikro, czyli blinkujesz się na przykład po wikingi, rzucasz stormy na te wikingi, kolosusami dopiero po chwili dołączasz do głównej bitwy itd., itd. No nie jest to łatwe. Nie ma tu już takiej prostej odpowiedzi, chyba że grasz kompozycję Colossus Phoenix, to wtedy no to jest takie, no też chyba oczywiste. Że Feniksy po prostu niszczą te wikingi. Ja po Indicap nabrałem ochoty do samodoskonalenia. O, i to jest właściwa sprawa. A, go, lecimy na Lausa tym razem. No tego mojego przeciwnika nie ma, ale jak tutaj będę pewnie grać ten ladder za chwilę po meczu z Lausem, to w końcu się ocknie. Jestem Mrozem i mam pytanie, jak kontrować Mass Tempesta, no ale jaką rasą grasz Zerthi? Bigo Voidem po morcie. Lelito. Nie dać zrobić. Nie no, to czasem się nie da nie dać zrobić. Oj, ta proba. Trochę za późno zaklejkałem robotnika, coś mi się nie wklikało. Ale to nic. Dobrze. Laus nam życzy powodzenia. Też jestem za słaby, Indicap mnie w tym uświadomił, napisał Kajaokę. No co to ma być? Po prostu grajcie, tylko poprawiajcie błędy, nie? Znaczy starajcie się przynajmniej poprawiać, chyba że gracie dla samego totalnego fanu i nie chcecie poprawiać błędów, to też jest spokojnie. Nikt tutaj nie każe od razu zostawać masterem grandmasterem. Dawaj 7 Nix tu Colossus? Co to jest 7 Nix? Aha, 7 Nix? Chyba o Feniksy chodzi.
O, nie, Phaser się odezwał. Dobra, tylko sekundkę i zaraz gramy na niego. Kurczę, zawsze pisze do mnie jaką grę. No dobra, ale postaramy się tutaj z Lausem w miarę sprawnie wygrać. Halo, Laus, słyszysz mnie? Laus, halo, halo? Czyżby stream cheat? Halo, Laus, odezwij się. Halo, Laus, zgłaszam się. Trzeba zobaczyć, czy Laus nas podsłuchuje. Dobra. No cóż, to ja tutaj sobie myślę, że zagram jakiegoś 3-gate'a albo coś podobnego. Zaraz przypuścimy atak. No i też Stargate. No jakiś... Oj, ty, no! No jak on mógł? Jak idealnie wjechał. Stream cheat! No, też to jest. Kurczę, tak jak on zrobi te Feniksy, to też niedobrze. On może to jeszcze ugrać. O kurczę. No, trochę zepsułem. To jest dziwna, już ta gra już jest dziwna, nie? No to nie ma, tak, że jest normalna gra. A dobry atak zrobi. Easy. O! Ups.
Dobra, tutaj przegiąłem lekko. Uwięził mnie. GG! Nie no, trochę lepszą kontrolę miałem, dlatego wygrałem. Już w tym momencie. Dobra, jest Unique Phaser, myślę. Aha, to jest Xibalba, ten Unique Phaser. Invite. Był 6 razy w Grandmasterze. O, i gra Protossem. 138, 114 ma statystyki. No dobra, zobaczymy jak pójdzie. O, oni streamują też chyba. Czy chronobustowałem gatey? Nie. Nie. Właśnie chyba miałem chronobusta za dużo. A, wyciszył nawet. Laus. Proszę, jak ładnie. Kaioken mówi, że się trochę wkurzał dzisiaj. Wyżywał się na klawiaturze. Chwila. Zobaczmy, co tu jeszcze było na czacie. Recall? Jaki recall, panie inżynierze? No, wymusiłem fotonowy charge, jasne. Do której dziś stream? No zobaczymy, pewnie jakoś 23. Standardowe 2 godzinki pewnie. Okej, okay, go. Ready. Tylko jeszcze łyczek nerwowy. Go. Siema Tyszek, witam nowe osoby. O, Cinderella się okazuje to być tą osobą, która sponsoruje turniej. Do której cast Indiego, bo nie mam jak sprawdzić? Jak to cast mój, do której? No dzisiaj będę streamować pewnie o 23, to Himon. Aha, pewnie to Himona nie ma na streamie. Tak, to jest to Quintar o $50 za pierwsze miejsce. A to jest chyba faza ćwierćfinałowa? Albo półfinałowa? Nie, ćwierćfinał raczej. Chociaż w sumie... nie wiem. Ale powiem wam po meczeku. Dobra, ciśniemy. Mogę trochę mniej mówić, bo to jest taki w miarę istotny. Znaczy istotny, no wiadomo, fajnie by dobrze wypaść, prawda? Już nie gramy o złote kalesony, ale o coś tam niby. Ilu nas jest w teamie? To nie wiem, chyba z no kilkunastu. Około 10 mam. Jakoś tak. Takich masterów, grandmasterów pewnie tak właśnie koło 7. Ciekawe, czy to też jest taki gość, który lubi cheezować dużo. Enough minerals.
Jest szansa na jakieś proxy w sumie. Ale też nie nas niekoniecznie. Ale jest! O, jest. Kurczę. Muszę teraz dobrze ustać. Coś mi tu dzwoni. Okej. Dobra, sorry phone, go. W takim śmiesznym momencie się to wydarzyło, bo tutaj, jak sami widzicie... Dobra, nawet spoko wyszło. Teraz ja muszę robić Feniksy, bardzo ważne to jest. Ciekawe, czy zrobił kolejny Oracle, ale chyba nie. I ciekawe też, czy zrobił właśnie jakieś... Dark Templary, bo mógłby. Jakie skupienie. Dobra, lecimy go pocisnąć, bo powinienem to wygrać, tylko kurczę nie wiem co on gra i to jest największy kłopot na tą chwilę. Zagrał Blinkstalkery, no to jest okej. Okay. No dobra, zagrał Blinkstalkery. Myślę, że się tutaj... I zrobimy też zaloty jakieś, tylko kurczę. Dobra. Oj, nie jest dobrze. Nie wiem, czy powinienem jednak tak po tym wszystkim atakować. Dobra,
No dobra, próbujemy, prawda? Dobrze, wygraliśmy jednak. Dobra, to była dobra decyzja. Jest! Odpal fotona na jego Nexusie. Dobra, easy. No dobra. To jeszcze chyba jedną mapę musimy ugrać. Teraz jeszcze wam powiem właśnie, jaka to jest faza w ogóle tego turnieju. Challenge com is imba, tak? Chyba tak. Tak. To jest ćwierćfinał. Jak awansuję, to będę grać na Dimagę w półfinale. Dimaga. Mogę nawet wkleić na czat. Jak to moja wina, Kokowal? Jak na laderze mogłeś wyczuć, co zaserwuje przeciwniku? My god, grasz różne taktyki, które dobrze ci wychodzą i... Tyle turnieje jak coś innego czerpiłem. Nie kumam, ale chyba mowa tutaj o przygotowaniach do turnieju Indie Cup jakaś. Albo ogólnie do meczy. Dobra, to czekamy, aż nas zaprosi przeciwnik do kolejnej gry. Ja jak witam się z pewnym kumplem, to obaj już z beki nie możemy, jak widzimy swoje mordy. Siema Mati, witam nowe osoby na streamie. Co on tam pije? Coś ze szkła. Dobra, ready. Mamy echo mapę tym razem. Znowu się napijmy, bo to wygrało nam ostatnią grę. Aha. Widzę, że kolega wyszedł z gry. Zamiast wystartować. A. Przypadkiem rasy nie miałem wybranej. Dobra, go go. Indie Cup jest jak The Inferno w CSGO, bez taktyk to nie podchodź. Tak, faktycznie na Inferno jest ciężko bardzo bez taktyk jakiś. Nie, to nie jest soczek marchwiowy. Ale coś z witaminami podobno. Jeżeli można by w ogóle ufać tej etykiecie. Eliksir odwagi działa. Eliksir. Czy jest jakiś gotowiec na takie braketsy? Jak to? Co masz na myśli z RT przez gotowiec? No to na tej stronie możesz sobie stworzyć dowolny braket i też Indie Cup na tym organizuje. Właśnie na tym... No jest taka strona, gdzie właśnie można robić drabinki turniejowe. Całkiem fajna, trzeba przyznać.
Ale tam brakuje takiej jednej funkcji właśnie. A to ten taki szczegół, ale trzeba będzie przez to trochę właśnie ręcznie też porobić pewne rzeczy w następnej edycji. Ale to z Dębskim muszę jeszcze pogadać, to wam może potem powiem o zmianach. Co to za... Znaczy w zapisach to nie będzie specjalnych zmian, ale w tym jak to będzie działać. Ale w ogóle fajnie, nie? Bo ponad 100 osób się zapisało łącznie do wszystkich lig w IndyCup, to jest bardzo, bardzo fajne. Co możliwe, że nasz przeciwnik to również taki jeden z tych protosów, którzy tylko cheezują i olinują. Może się boi, prawda? Może jest niepewny siebie. Albo zbyt pewny siebie i dlatego cheezuje. Dobra, znowu będzie zwiat po asyminatorach, bo to jest ważna rzecz, żeby jednak się dowiedzieć, co gra przeciwnik. Ale tak nie chwaląc się, to kurczę, nieźle mi poszło nawet to mikrowanie na poprzedniej mapie. W sensie, że nie zepsułem tego tak, jakbym to zepsuł jakiś czas temu jeszcze. Miało to wszystko sens. Nie było załamania nerwowego po patrzeniu na tamte mikro. Powiedz, że można wygrać pieniądze, to się ludzie znajdzie. No ale to chyba widać, że można wygrać pieniądze grając w zawodowcach, nie? Było to ogłoszone. Pewnie, że można wygrać, no. Chyba oczywiste. Widzicie, przeciwnik teraz dużo znowu tutaj wydobywa. Możliwe, że znowu zagra te proxy. Oj, wiele na to wskazuje. Ewentualnie będą takie Dark Templary po raz kolejny. Ale robi Mothership Core'a. Kurczę, trochę mi się wydaje, że to głupie pomysł z tym moim Stargate'em teraz. No dobra. Pożyjemy, zobaczymy. No możliwe, że tutaj schował jakieś drugie... Nie, no nie schował. Nie no, gdzie on mógł grać takiego? Stargate'a. No zobaczymy jeszcze. Pewnie też Dark Templary mógł zagrać, na to jest bardzo duża szansa. A nie, jednak też znowu ta Oracle. A jedno. Dobra, to ja teraz zmienię zamiary moje. I sobie pójdę po prostu w ekspansję. Kurczę, czyli jednak tutaj zrobił te proxy, a to cwaniak. To samo dokładnie zrobię. Aż dziwne. Tylko gorzej jak zrobię jakiegoś Phoenixa albo Vaidreya. A nie, chyba nie zrobię. Co on zrobił tutaj dalej tego Stargate'a? No co za gość po prostu. Co za fart. Tylko farci. Chyba sprawdzał, co dalej gram. No dobra. Chyba dalej leci w Feniksy. Albo jednak tego Blinka. Pewnie. Myśli, że zagram to samo.
Nie, nie, panie kolego. Tutaj nie gramy tego samego. Nie gramy jak robot. Ale kurczę, jak on zrobi teraz... No, jest niebezpiecznie. Nie widziałem tego jego proxy, pewnie tu zrobił. On gdzieś tutaj. O, dobra, jest ekspansja. Czy chyba idzie na atak? A nie, jednak nie, co tam stalkera? Pewnie się boi, że Oracle zagram. O, Dark Templary zagrał, tak czułem, że je zagra. Jest. Ja cię widzę. Już czytam jego umyśle, on już tutaj po prostu jest spalony. Już nie wie, co się dzieje. Już tylko będzie olinować, cizować i takie patenty odstawiać. A ja proszę was tutaj elegancko, kulturalnie ekspuję. Kolega znowu wolno. A jeszcze Blinka nagrał! O! Bo jak się bawić, to się bawić. Kurczę, no jeszcze jedną sentry wyciągnął. No to teraz on nie ma detekcji. To będzie olinował teraz. Mi się wydaje. No, głupio to zrobił. Tracił wszystko za... Za wszystkie stalkery. O, nie mogę. Gościu, ty wariacie. Fatalnie to zrobił. Dałbym mu 3 na 10 max. Jedyny jego ratunek to teraz dorabiać jakieś proby i może Oracle mi zrobić i wlecieć w linię minerałów, skoro ma tego Stargate'a ostatecznie. No, przechodzi w ekonomię. Dobra, spoko. Jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Tylko zapomniałem trochę o Mothership Core. Może poszukajmy tego Stargate'a przy okazji. Ale jaki cheezer, co nie? Taki totalny już. A, o, Wojdy robi, Jolina, dobra. Dzięki za info. Już wie chyba, że tego nie wygra. Albo po prostu robi te Wojdy. A nie, dobra, Olina chyba. Tutaj złapiemy jego Voida. Też robimy Voidy, skoro on w nie poszedł. Bo inaczej to ciężka taka gra. Nie przywołuję kolejnych jednostek, ale zajął też trzecią bazę.
Dobra, jest, jest luksus. Niekoniecznie, kurczę, powinien robić teraz te immortale. Tylko samemu idę w te wojdy właśnie. Chociaż on ich będzie miał więcej, ale... A, dam radę, myślę. Dokładnie, on z trzech Stargate'ów by je chciał tutaj zagrywać najchętniej. Jeszcze, kurczę, ma te Dark Templary nieszczęsne. Też by trzeba na to jakoś uważać. Kurczę, agresor z niego. Jeszcze robi Void. No to robimy Voidy. Wsparcie troszkę. Bo tutaj mógł stracić chociaż tego jednego Voida. Dobra, przypiszmy sobie to może jakoś sensownie pod skróty klawiszowe. Na mapę? Niekoniecznie. O, ładnie mu to wyszło. Oj, gdzie jest drugi obserwer? Też tutaj? O rany. No wyszedł mu też ten? No ej! No nie! A, te PvP to mnie kiedyś zniszczy normalnie. W trzy różne oliny przeszedł. Proxy into blink... Nie, into dark, into blink. I jeszcze ma z Voida zagra. Ale jest prawa szansa, że zagra to samo teraz. Tylko powinien być na pewno trochę bardziej agresywny i te obserwatory też lepiej porozstawiać. To teraz ja mapkę wybieram. Tylko by to tylko mapę wybrać. Wani nie. Expedition Lost może. Expedition Lost wybrać. Inferno Plus nie. Kaktusa nie. No dobra, to lecimy Expedition Lost.
Dobra, Expedition Losta zagramy sobie. Chyba, że cię wyrzuca z Zimba za takie warzywa. O, Linka Karo, witam. Dobra, jak tutaj temperatury są dobre. Siema Showman, witam nowe osoby. W ogóle witam wszystkich właśnie, tutaj trochę byłem skupiony bardziej na grę. Przegrać wygraną grę? No faktycznie, coś w tym było. Znaczy ona... No miałem przewagę zdecydowaną, no to racja jest. Ale ja, no kurczę, z tymi immortalami jest kłopot. Ewidentnie jest kłopot. Ja myślałem, że ma swoje wszystkie wojdy tam na górze i dlatego sobie zeszedłem na dół, żeby w razie czego też móc uciec. No dobra. Lecimy! Once again! Wiecie co? Zrobimy... Nitka gra, ty tą grę wygrałeś, ale tylko jeszcze o tym nie wiesz. Tja. Nie no, myślę, że jestem lepszym graczem, tylko właśnie z tymi Voidrayami mam w PvP spory problem. Powiedział na Voidraye, jest jeszcze większa ilość Voidrayów, prawda? A powinienem go wcześniej tego Stargate'a, ale też miał kurczę farta, trzeba przyznać, z tym Stargate'em, bo ja poleciałem tym Mothership Core'em i dosłownie o włos tamtego Stargate'a nie zauważyłem, tylko się zawróciłem. Troszkę farta. No i wcześniej powinien tego Stargate'a zniszczyć, to by nie miał aż tylu Voidrayów przy okazji. Ale kurczę, taką przewagę ekonomiczną zaprzepaściłem, to było trochę słabe. Teraz myślę, że troszkę zmienię mojego builda i zrobimy agresywnego Frigate'a. Bo też jak zrobię właśnie taki build order, to mogę się obronić przed... no... przed takim proxy. Lepiej się obronić mogę. A może na 12 zrobić? Tak, na 12 zrobić. Będzie ciut lepiej. No, 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 ma to sens. Troszkę zmienimy builda. Sprawdzimy też, czy jest proxy, bo to zawsze jest jakąś opcją, prawda? Zatem teraz znacznie szybciej mamy... Cybernetic Core, znaczy znacznie, no to kilka sekund, ale te kilka sekund jest kluczowe. I sprawdzimy, czy znowu gra te swoje wymysły. Czy jednak coś bardziej typowego. No ma dwa gate'y tutaj. Więc okej. Ciśniemy, ciśniemy. Może też zagrać Dark Templary, co by było dla mnie trochę niefajne. No dobra, ale przynajmniej nie dowie się co gram.
Może jest u mnie w bazie. Lecimy z atakiem. Co, on też zagrał takiego? Taki atak bardziej śmiały? Zrobił Stargate'a, to już mi się to nie podoba. Ale raczej zagrał Darki. Albo mi się wydało, bo coś mi to przeleciało. Dobra, jest spoko. Chyba, że zrobił to Oracle, ale nie zrobił raczej. Easy! Easiest game of my life! GG! Frigate! Dobra, awansowaliśmy do półfinału. Będziemy grali na D-Magę chyba. Także easy game. Oracle wyczuwa Mindiego. No, mógł zagrać to Oracle. To Oracle by mu wygrała grę, nawet więc jakby ją zrobił zamiast Phoenixów. Ale prawda... Jednak zagrał coś innego. What the strats? Dobra, dostał miazgę. Chyba rage quit. No, on takie rage quity lubi zrobić, widzę. Indiserka, jak wygrasz te zawody, to dostaniesz prezent? Jaki prezent dostanę? Od kogo dostanę prezent? Ciekawe. Nie będzie łatwe w sumie, ale do zrobienia, prawda? Witamy nowe osoby na streamie oczywiście. Staram się teraz troszkę ten ślad, czat prześledzić, bo właśnie mniej podczas gier patrzyłem. Siema Rarax, witamy, witamy. Czy Blizzard w ogóle banuje za map haki? No jak się okazuje, banuje, bo była ostatnio taka sprawa na grupie StarCrafta 2 na Facebooku. Gość właśnie tam dostał bana za map hacking, także nawet dwóch gości dostało bana, więc jednak Blizzard chyba ich banuje. I no. Właśnie tak. Blizzard czuwa w miarę.
Ile wyrwę mniej więcej dupeczek z koszulką Indie StarCraft? No ja bym tutaj co najmniej, powiem ci, w setkach liczył. Nie będziesz się mógł odpędzić. Dobra, słuchajcie ludzie, ciśniemy teraz lód europejski. O, dzisiaj, nie, jutro gram na Dimagę. Jutro gram na Dimagę, ale ja mam mało czasu na przygotowanie się jakiekolwiek. No dobra, zobaczymy, czy wygram też z Dimagą. Dzięki za follow. No dobra, to lecimy z loderem europejskim. Kontynuujemy rozgrywki. Licz w setkach, a jak stanę obok ciebie, to w tysiącach. Jaka impreza do mnie wpadnie? Chyba nie do mnie. Mam nadzieję, że do mnie żadna impreza nie wpadnie, tak jak to miało miejsce wtedy. Co to jest to GG? Protosem, no proszę was. Dobra, lecimy z gierką. A, na Protosa, jakby mało się... Jedź się chyba same gry na Protosa. Grałem ziomek gra Protosem, Lanspomka gra Protosem, teraz na kolegę z drużyny grałem Protosem. Boże, same PvP, no co za... Co za męczenie mnie tą rasą. Okej. Laos, pompka, ja jestem pierwszy. Laos, jak będziesz w koszulce Falonii StarCraft, to Linka obok ciebie tam stanie. Będzie pierwsza w kolejce. Jeszcze ją wyśmiał, jeszcze nawet jej nie spotkał, już ją wyśmiał. To dopiero jest. Proszę, jak się ludzie zmieniają po wygraniu Indie Cup, prawda? Nie wiem jak wy, ale ja bym się napił z Indie StarCraft. Ja rzadko piję, ale tak... Czasem się może zdarzyć taka okazja. Bardzo rzadko. Nieliczni tylko się ze mną napili, bo ja rzadko wychodzę z domu. Więc ciężko jest złapać kogoś, kto prawda nie opuszcza swojego miejsca tutaj, swojego leża. Pycha i buta. O! O nie, jak ja tego nie lubię. O, jak ja tego nie lubię. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. I don't like this. Będzie teraz, kurde, przechodził te swoje... A, nie wiem, kurczę, nie wiem. Nie odrobiłem trochę lekcji. I tak w 100% nie wiem, jak to skontrować, ja się tutaj wam nie przyznam bez bit. Znaczy w 100%, no jakieś tam założenie, prawda, wiadomo. Ale tak dobrze, jakbym wiedział właśnie idealnie, jak to skontrować. W ogóle zrobiłem zwiad po gateway'u, nigdy tego nie robię i to dodatku do naturala, nie? To jest w ogóle już dziwne. To już jest dziwny początek. Niby dobry gracz, a niby... Prawda, dobra, raz. Nie, drugiego asymiatora jeszcze nie. Nie no, chyba ma pozamiatane, albo mi się wydaje. Trochę to położył. Ja bym czy zrobił drugiego zalotę, bo powinien. Oj, tutaj ja teraz zapomniałem wysłać. Dobra, nie, no robimy Warp Gate'a jednak. Ale miałem rozkminę co zagrać. No dobra, go, go. Poatakujemy go tymi zelotami, jak trzeba będzie to się oczywiście zawrócimy. Tylko pytanie, no większość protosów teraz by zrobiła jakieś proxy dodatkowe. Po nieudanym takim olinie. Chyba mogę spokojnie powiedzieć.
Niektórzy by zrobili tak trzy gate'a szybkiego, że trzeba zobaczyć, co on gra. Koniecznie. No, obrona moja bardzo dobra, ale to dlatego, że tak szybko wyskautowałem. No co, easy defense? A, dokładnie, no jest Oracle. Ja wiem, czy się obroni Oracle. Nie, nie broni się Oracle. O! GG! Ile mu zabiłem tych? Uuu, kolego! Raz, dwa, trzy... dobra, tam... No, miałem przewagę, ale nie taką ogromną. Nie no, miałem. No. A, on pewnie jeszcze Warbgate'a nie ma skończonego nawet. Dobrze! Ale... to tak, wiecie, dlatego, że tak się nie skupiałem też po części na rozgrywce. Dlatego, że tak się troszkę nie skupiłem na rozgrywce, to zrobiłem ten zwiad do natura. (grywa) 85-73 jego statystyki. Jakie tutaj... status not wrecked, Piskowi szczęka wypadła? Jak to Piskowi? Kto to Pisek? Indytynobie, sorki, żartowałem od razu w tym samym komentarzu. Nie, nie opuszczam mojego lair. Witam, witam, siema HTML. A, za, o, chodzi o pieska. Próg wejścia jest niesamowicie wysoki. Co ja teraz gram? No, ladder europejski. Go, go, zaczynam kolejną mapę. Kolejny pojedynek za chwilę. To jak z tymi buildami? Jestem zagubiony, jak czytam trochę ten czat. Jaką rasę najlepiej grać na początku? Znaczy, najprostszy do zrozumienia według mnie są Terranie. A Zergi Protossów jest trochę według mnie ciężej pojąć niż Terran, bo Terranami no co robi się cały czas i robotników i właśnie no w miarę prosto się walczy, prawda? A na Protossem to trzeba z tymi force fieldami jednak trochę cudować, żeby ta gra była poprawna. No i to nie jest takie oczywiste, że trzeba robić na samym starcie sentry i tym podobne rzeczy i że szybkie ekspansje, nie? A Terrany to tak w sumie wszystko jakoś... od początku wydaje się według mnie w miarę sensowne. Na Zergiem to trzeba umieć, wiadomo, kiedy drony, kiedy robotników, że w ogóle trzeba dużo ekspować. I no... Zergiem nie jest tak... też tak według mnie łatwo. Tutaj na czat wrzucam jeszcze raz
link do tego turnieju, który będę grać. Jutro prawdopodobnie zmierzę się z Nimagą. Nimaga właśnie mi chyba dodał na Skype, z tego co widzę. I pewnie z nim się właśnie jutro zmierzę. Kurczę, szkoda, bo teraz mam trochę zajęć i tak bym się chętnie pod niego trochę lepiej przygotował, żeby jednak tutaj wygrać. Ej, znowu na Protosa? Nie, dobra, na szczęście na Zerga. Gramy. Na BSK. Już to znam gościa od długiego, długiego czasu. O, jest drona. No to po prostu zrobi mi tu hatchery? Chyba nie zrobi. No cóż, wiemy, że za ekspową. Widzimy to. Dobrze, dobrze, dobrze. No widzi co zagraliśmy. Trochę mnie dziwi, że on nie spróbował mnie tutaj spowolnić, jeżeli chodzi o blokowanie dronką mojego naturala. Tak po prostu to olał, nie? Zresztą takie podejrzane trochę. Jest ekspansja. Dwie H4 zrobił. Przed spawning pulem. Dobra, to nie będzie łatwe. Ale próbujemy, próbujemy, walczymy. Aj, kurczę, teraz ja mogłem też robić. Dobra, nieważne. Nie, jednak powinienem zwiadowcę wysłać, a nie ganiać za to jego drono, bo dzięki temu mógłbym robić szybciej zelotów i go tam przeatakować. No, trochę zepsułem ze zwiadem. Też kurczę, co nie mogłem przed Mothership Core'em zrobić tego Stargate'a. On jest też do wielu rzeczy zdolny, ten BSK. Trochę nieprzewidywalny to gracz jest. Widziałem jak ostatnio Parting grał Feniksy, więc trochę tak chyba nam one wracają do łask. Może ja tutaj w te Feniksy pójdę. Ciekawe, czy są zergowie, którzy by się pokusili o takiego mass zerging bez szybkości po takim początku i po tym, że ja nie mam tej rampy zablokowanej szybko. Na pewno są. Dobra, robimy peniksy. Zróbmy może te gateway dodatkowe. No nie będzie łatwo tego wygrać. Co, nie przysyła w ogóle dron?
To już jest podejrzanie. O, jest, drony są. Przynajmniej powinny być. Nie przesyła tych dronek w ogóle. Olał sprawę. No dobra, jest jakiś roach. Robi te roachy. Mas roachy chyba nawet. Szybkością. Dobra, spoko. Gorzej jak będzie mieć zakopywanie, ale to trzeba patrzeć na te rocze po prostu. Zresztą tutaj przypadkiem tego nie pracowuje. Chyba nie, bo teraz póki co mu się szybkość skończyła na roczach. A nie, robi też zakopywanie, bo to widać po tym roczworem, który się porusza. No! Mało użyłem! Albo i nie użyłem. Dobra, jest spoko. Idziemy z kontrą. Tylko kurczę, tego blinka nie zrobiłem. O, przegrałem też chyba z gateway'ami. Shadows.
Dobra. Okej, to musi wejść według mnie. No jeszcze się okaże. Ale według mnie musi wejść. Oj, zrobi to kiedy. Dobra, jest spoko. Easy. O, zniszczył mi tego Nexusa. O! To tego nie widziałem. Chociaż powinienem chyba do końca już ścisnąć. No dobra, i tak wygramy. Kurczę. Idy! Nice. Dobra. No bardzo ładnie. Ta obrona wyszła dobrze. A potem już może być tylko lepiej. Gdyby nie ten Immortal, to Roach by wygrały. No możliwe faktycznie, żeby to ta batalia wyglądała zupełnie inaczej, gdyby nie Immortal. Dokładnie. Siemanko Indii, Tomasz Petarda. No pamiętam, jak napisałeś w nocy właśnie na StarCraftie. Do mnie. Spokojnie, że tak słabej pamięci nie mam. Ale witam na streamie oczywiście, nowe osoby też. Ja odkryłem, że dron jest żeńską odmianą chyba 3 dni temu i 10 lat poszły się bujać. Mopek mi mówi, żebym streamował Wiedźmina, no to już jest dziwny pomysł. Bo ja nigdy nawet Wiedźmina nie grałem, ani nie czytałem Sapkowskiego. Czy wiecie, no wiadomo, fajnie nie by na pewno sprawdzić jakieś nowe rzeczy. Ale nie, Wiedźmina raczej nie pogram. Jak już to, jak jakaś inna gra się pojawi na streamie, to raczej to będzie. Counter-Strike. Pozdrawiam cię, Tomasz Petardo, oczywiście, można liczyć na pozdrowienia. Pozdrawiam bardzo gorąco. Indie, please, jak możesz, to napisz lub daj link do tego filmiku, w którym mówisz, jak ustawić te szybkie warpowanie, bo szukam i nie mogę znaleźć. To są porady zawodowego gracza. Jak playlistę sobie włączysz, to potem to jest drugi albo trzeci filmik na tej playliście. Zatem... No powinieneś potem znaleźć.
Po prostu playlisty sobie włączy i wtedy już powinno być z górki. Tam ich jest tylko kilkanaście chyba, coś takiego. Więc dasz radę. Mi się wydaje, że MasterWatch jest trochę przegięty. Znaczy, MasterWatch według mnie nie jest przegięty, tylko kłopot w tym, że on miał bardzo dobre otwarcie ekonomiczne. I ale po prostu dzięki temu, że właśnie miał takie otwarcie dość zachłanne, to jeszcze to wzmocniło ten atak rołczami. Kurczę, dzisiaj dużo powygrywałem, tylko chyba jedną mapę przegrałem podczas całego streamu. Czemu dzisiaj nie było wyzwania? Nie no, to nie było też tylko ladder. Cześć, mam pytanie, opłaca się wciąż kupować tą grę? To znaczy wciąż jest dużo graczy w trybie multi, czy raczej to już wymiera? Znaczy tam na pewno sobie przeciwników znajdziesz, jak odpalisz laddera. To jest pewne. A, sorry za to zawieszenie się, ale tutaj czytałem jeszcze, co macie na czacie. Zawiedzieni jesteście wyborami, o. StarCraft to boost. I z Imba, chyba gram znowu na tego mojego kolegę, który gra trzy raksy, Flasha. Indy teraz Cannon Rushem ciśnij. Zobaczymy, czy będzie Cannon Rush. Nie no, jak to na Terrana? Cannon Rush, ludzie. Nie. Przy szczerych chęciach to nie, na Terrana nie. Pozostaje emigracja. Pisze Laus Pompka, który jest chyba w gimnazjum albo w liceum. Dość tak pojęci pesymistycznie. Ale sporo osób właśnie, poczytałem sobie trochę komentarzy pod jakimiś tam filmami, nie filmami, wynikami, wiadomo. I sporo osób deklarowało, że dobra, to ja wyjeżdżam, nie? Sorry, ale nara. Mi minął bardzo dobrze dzionek, bo do 15 spałem. Nie jestem z tego specjalnie dumny, bo jeszcze mam parę rzeczy, znaczy parę, no nawet sporo rzeczy jeszcze do zrobienia w związku z uczelnią, ale staramy się. Idealnie. Myślę, że tutaj zagramy sobie jakiegoś Olina. Ja już mieszkam za granicą od 9 lat i mam ostrą ramę jak... Ostrą ramę? Co to znaczy mieć ostrą ramę? Bo mnie zaintrygowałeś, Lelito. Panie ludzie w moim wieku to już o swoim życiu wiedzą, co będą robić. A rama to beka, znaczy, tak? Nie. Śmiechawka. Łacha. Drzeć łacha to słyszałem takie. Na pewno.
Okej, jest tutaj Reaperu. Albo nawet może i faktorka będzie, zobaczymy. Kurczę, ja nie wiem, czy on mi też nie buduje. Ajajaj, może proxy. Na się nie blokuje mi naturala. Nie, nie blokuje. Jednak gra w miarę normalnie ten mój przeciwnik. Chociaż ja myślę, że tutaj może być jednak ta proxy factory. O, pieniądze! O, donaty! 200 milionów! Donaty! Donaty zachęcająco. Zachęcające, znaczy co ja powiedziałem, zachęcające. Na zachętę, Juby 0018. Chyba pierwszy raz zrobi donate Juby, ale ogromne dzięki oczywiście. Za cztery dychszki. Tutaj powiem wam też, że kurczę, no jak spojrzałem na to jego rafinerię, to naprawdę to jest spora szansa, że jakaś rafineria tutaj może być zagrana. Znaczy, co ja mówię, jaka rafineria? Factory może być zagrana. Więc ja się tutaj już zbroję powoli w Robotics Facility i detekcję. Kurczę, ale z grubej rury, tak cały stream, cisza, 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 a tu puf. Juby. O, o, i to wygląda ewidentnie na factory, bo on ma naprawdę niewielu tych marines. Zatem, no, trzeba się przygotować troszkę. 40 zeta to już bardzo fajna pizza, no dokładnie. Ba, pizza i cola nawet. No, szesz ty, zapomniałem o tym Reaperze. Kurczę, ściągnął mi tutaj. Ajajaj, dobra, trochę się pogubiłem. Coś mnie tutaj rozprasza leciutko. Poszło na zachętę i zacząłem przegrywać. Absolutnie nie przerywajcie donate'ów oczywiście z tego powodu. Absolutnie. Wiadomo, że jak nie ma donate'ów, to po prostu pasja znika momentalnie. Teraz tak. Nie. To jest głupi pomysł, żeby w naturalu robić tam technologię naszą. Zrobimy ją w innym miejscu. Gdzie te moje obserwatory? Okej, może jednak nie gra tych. Dropów z min, bo jakby gra, to żeby tutaj był ten drop. Albo najpóźniej w tym momencie. Tej technologii zrobimy tak w miarę bezpiecznym miejscu właśnie. O! A może to Miszu gra teraz na tym koncie? Kurczę, nawet nie wiem, na kogo gram, no jest najgorsze. Dobra, teraz odkładamy trochę kasy na dodatkowe gateway'e. O! Niebezpieczeństwo. A co fajnie zrobi tego tereta, tak żeby obserwatora się pozbyć, a tutaj nie, nie ma tak. Dobra, teraz trochę się trzeba będzie właśnie obronić. Dowiedzmy się też, czy zajął trzecią bazę, czy też nie. Widzę, że jakaś tutaj dyskusja na czacie, bardzo mi się to podoba. O! Sporo tego nawet, jak na 10 minutę.
Stawia trzecią bazę. Ważna to dla nas informacja. Poczekamy, aż się kanony skończą i wyjdę też samemu zająć kolejną bazę. No bo już teraz nawet mogę. Kurczę, ale jak on mi zrobi dropa do maina, bo może. Już nie będzie. O dobra, jest tutaj. Ale mapa, akurat przyłączyłem na stalkery, jak nie wiedziałem, że tu leci, nie? O panie. Typowy map hack. Kurczę, ma tego sporo. Go, go, dobra, ścigamy go trochę, bo mamy blinka. No, dropować mi będzie za naturala. Oj, zapomniałem tego Nexusa przepisać sobie. Dobra. Cały czas ten warp jest mi się. Kurczę, za dużo używam tego hotkeya do całej armii. Jest słabiutkie z mojej strony. On coś leci, czy mi się wydaje? Ja się muszę bronić, nie? Tak tylko sama obrona. Nigdy nie podoba tak. Dobra. Ej, ale nie mam takich złych timingów. Ostatecznie. Bo kurczę, nie mam tej szarży jeszcze, ale to tam low. Nie wiem, czy widział tego mojego War Prisma. Aj, widział. Dobra. Ej, no... No dalej, dalej wrotki gadżeta, czemu on nie... Oj, no... Co to była za szybkość, nie kumam. Gdzie ten wigor, co przed laty? Kurczę, to chyba faktycznie może być Mishu. Patrzę na jego grę. Jednak były tutaj te dwa mediwaki. Ja myślałem, że one mi się tam do trzeciej zdropowały.
No dobra, potracił tutaj masę rzeczy. Jest okej. No nie mogę tych dropów czasem. No dobra, to mogłem wygrać spokojnie. Ale lak mózgu, zła kontrola, bad player. Ale gra, ale emocje. My charge. You require more.
No, postawiłem to. Jest to proba. No, tutaj. Muszę Dark Templary chyba zacząć bez kitu robić, bo to tak być nie może. Dobra. Teraz się tymi trzeba zająć jakoś. No kurde, on mi tutaj... Co to za gra? Aj, za późno wycofałem. No ja takich nie zniszczę, ale jest niezniszczalne. Kompletnie niezniszczalne, jak to ma 3-3. Dobra, fajna gra na sam koniec. Windy nie gra w Indy Cup, bo głupio odpaść w eliminacjach na przykład. Na Miszu na przykład. To był Miszu? Grał trochę jak Miszu właśnie. Ale kurczę, mój błąd taki największy, że ja nie zostawiam High Templarów teraz w bazie. I za często używałem tego mojego... no, zaznaczało armię. Ale to spokojnie powinienem wygrać. No, ale gierka bardzo fajna. Przynajmniej do oglądania, według mnie i do grania zwłaszcza. No dobra, ludzie. Muszę jeszcze kilka dzisiaj rzeczy zrobić. Przegrana, wygrana, gra. No dokładnie, dzisiaj same wygrane gry, tylko że przegrałem te wygrane, prawda? Tak to bywa. Siema Matisek, no ale już właśnie kończymy powoli. Zatem no. Zatem trzeba to już wyłączać powoli. Olbrzymie podziękowania dla Juby 0018. Ale i tak jest, byłbym nawet bez donate'a mega zadowolony z całego streamu, bo dzisiaj miażdżyłem po prostu. Miażdżyłem, no do pewnego momentu, ale miażdżyłem. No i wygrałem też z tym moim przeciwnikiem z drużyny. Także bardzo według mnie udana audycja. Chyba jutro będę grać na Dimagę, tylko no, pewnie tego nie będzie na streamie, a może nagram na YouTube'a czy coś, może, może. W każdym razie... No, to by było na tyle. Grunt, że wygrywam przegrane. Tak, Matisek znów za późno. Jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze piszcie. No a póki co, możecie mnie śledzić. Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Indie StarCraft. Na każdym z tych portali zawsze wrzucam informacje, jak się stream zaczyna. Jak ktoś chce mnie wesprzeć, to właśnie w opisie na Twitchu to jest. Jak ktoś chce, to też mogę na... mogę udostępnić takie informacje na e-maila, jak mnie wesprzeć. Tylko wystarczy do mnie napisać, indiestarcraft@gmail.com. Możecie też wysyłać do mnie replaye do analizy, bo
Ostatnio tak sporo osób nawet z tego, znaczy sporo, no co najmniej kilka osób z tego bardzo dobrze skorzystało, pewnie niektórzy widzowie również, nawet że to, nawet mimo że to nie była ich powtórka. I na mojej stronie distarkraft.com można się zapisać na powiadomienia na e-maila, jeżeli te z Twitcha wam albo nie przychodzą, albo nie chcecie e-maili od Twitcha, tylko ode mnie. Jak kto woli. O której gram z Dimagą? Nie mam pojęcia. Na kogo głosowałem? Na kogoś mocno antysystemowego. Proszę bardzo, jaka dyplomatyczna odpowiedź. No ale na drugą turę nie pójdę, no bo to tak mniej więcej jakby wybierać pomiędzy złodziejem, a ktoś, kto cię napada, prawda? No to tak bez sensu. W każdym razie. To by było chyba na tyle. Tak jest. Linki podałem. Wszystko podałem. Audycja będzie jutro na YouTubie o 18:30. Miłej nocy i miłego dnia jutro. Dokładnie, na króla. Falun di StarCraft. Bye bye. Tutaj, aha, no właśnie się, ale się nagrało i tak dalej. Zaraz wrzucimy na, zacznę wrzucać na YouTube'a. I jakaś piosenka. Na sam koniec. Ło! Dzięki was za follow. Ostatnio coś mi chodziło po głowie, jeżeli chodzi o muzykę przynajmniej. Zaraz może to uda mi się znaleźć. A, stream mi padł na sam koniec.